Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam serdecznie, tu Monika Podbielska. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Dzisiaj wysłuchamy sobie historię o języku angielskim. Będzie to rozmowa z osobą z zarządu jednej z globalnych firm działającej w Polsce, która zajmuje się sprowadzaniem do Polski sprzętu elektronicznego, użytkowego, z którym mamy do czynienia na co dzień Dzięki tej osobie właśnie mamy możliwość zakupu wszystkich najnowszych technologii. Porozmawiamy z nim o tym, jak uczyć się angielskiego, o tym, co mu pomogło w nauce angielskiego i jakie rady może mieć dla nas. Jest to osoba, która podróżuje na co dzień po świecie, rzeczywiście na co dzień bardzo dużo, rozmawia ze wszystkimi głównymi graczami na rynku elektronicznym. Posłuchajmy, co taki człowiek. Może nam porazić, jeżeli chodzi o naszą naukę języka angielskiego. Zapraszam. Dzisiaj z nami jest Irek. Irek zgodził się nam opowiedzieć o swoich doświadczeniach, jeżeli chodzi o uczenie się i posługiwanie się językiem angielskim. Jest to bardzo ciekawa postać, ponieważ ma wiele doświadczeń w podróżowaniu, w rozmowach z niezwykle ważnymi kontrahentami. Rozmawia o najnowszych technologiach, które możemy. Znaleźć w naszych sklepach, albo tylko możemy o nich na razie usłyszeć. Irek, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy mógłbyś powiedzieć, w jakiej firmie pracujesz, czym się zajmujesz? Trochę przybliżyć nam swoją osobę. Tak, jestem jedną z osób zarządzających, w jednym z większych retailerów, jeśli chodzi o branżę użytkową i elektronikę użytkową w, na rynku polskim. Zajmuje się szeroko rozumianym działem zakupu i, i również ofertą, którą mamy w swoim portfolio. Powiedz nam, co to dokładnie znaczy elektronika użytkowa? Bo może nam się kojarzyć to bardzo różnie może to, może to, może to być sprzęt audio wideo, może być sprzęt, um, który używany w kuchni równie dobrze. Co to jest dokładnie? Faktycznie być może nie dla wszystkich jest to zrozumiałe, bo jest to troszeczkę powiedzmy sobie szczerze taka fachowa fachowe określenie dla normalnego człowieka Kowalskiego, przysłowiowego. Jest to sprzęt, który używamy na co dzień. To znaczy y, telewizory, s, sprzęt AGD, pralki, lodówki, również sprzęt taki, który używamy codziennie, w zasadzie funkcjonuje z nami w każdym momencie naszego życia, to jest smartfony, mm -hmm. to są komputery, to jest wszystko to, co w nas otacza, a co używamy dzień w dzień. Rozumiem, że te wszystkie działy, które wspomniałeś, bardzo dynamicznie się rozwijają. Musisz być na bieżąco, jeżeli chodzi o te technologie. Musisz dowiadywać się, jakie są najnowsze rozwiązania, osiągnięcia. Czy podróżujesz po świecie, żeby to wszystko badać, rozglądać się i żeby nam to przybliżać? No faktycznie zmiana technologiczna jest tak szybka, że nie da się w zasadzie można powiedzieć za tym nadążyć we wszystkich sferach tego, tego, tej branży. Natomiast tak, podróżuję i te podróże są związane z moim, z moim życiem biznes zawodowym. Faktycznie jest też tak, że te podróże są związane z tym, żeby poznać nowe technologie, to co się w rynku dzieje i to, gdzie ten rynek te będzie za chwileczkę w najbliższych latach. No i teraz przechodzimy do pytania tutaj dla nas zasadniczego. Podróżujesz, rozmawiasz o najnowszych technologiach. W jakim języku? No najczęściej jest to język angielski, jednak przyjęło się tak, że jest to język najczęściej używany, nawet jeżeli są sytuacje, że wielu uczestników jakiejś dyskusji, czy jakiegoś, jakiejś konferencji jest z jednego kraju, to mimo wszystko najczęściej językiem używanym jest język angielski. Jak się czujesz, jeżeli chodzi o rozmowy w tym języku? Czy jest coś, czego Ci brakuje? Czy jeżeli rozmawiasz o, tym, o tych technologiach na co dzień, czy już wydaje Ci się, że opanowałeś potrzebne słownictwo, potrzebne... Umiejętności, czy też odczuwasz jakiś niedostatek? Oczywiście, że tak. To jest tak, że mimo wieloletniego doświadczenia i rozmowy, i używania języka angielskiego, jest tak, że cały czas czuję, że jest dużo do poprawy. Mimo indywidualnych lekcji, które, które miałem, które, z których bardzo dużo korzystałem, mimo tego, że na co dzień używam tego języka, zarówno w mowie, jak i w piśmie, poprzez komunikację mailową. No, nigdy nie jest tak, że czuję się bardzo, bardzo z tym swobodnie, i mam świadomość, że jeszcze naprawdę dużo na pracy przede mną, żeby ten język opanować w sposób perfekcyjny, o ile w ogóle, szczerze mówiąc, to jest możliwe. Tak, no to jest praca przez całe życie, rzeczywiście, jesteś tak zwanym doświadczonym uczącym się, doświadczonym użytkownikiem, a powiedz, czy masz pomysły, w jaki sposób mógłbyś to rozwinąć, czyli jeżeli chodzi o umiejętność posługiwania się językiem, lub rozwijać. Uczciwie mówiąc, najlepszym sposobem na to jest po prostu praktykowanie tego na co dzień, w normalnym życiu, w normalnej komunikacji, tak zwanym day-by-day, day, i, i powoduje to po pierwsze poznanie i pewnych niuansów językowych, które w, bardzo często też przy uczeniu się na lekcjach trudno jest opanować przyswoić. Natomiast druga rzecz jest taka, że pozwala nam to po prostu w pewien sposób taki naturalny, os, oswoić się z tym językiem i pozwala faktycznie bardziej swobodnie się komunikować no jest taki pewien przełączenie się wtedy w takim systemie myślenia i komunikowania się gdzieś w głowie i przestawia się człowiek automatycznie z języka polskiego na angielski mm -hmm. i to jest w pewnym momencie już takie troszeczkę niezauważalne. Czyli praktyka praktyka i jeszcze raz praktyka. Praktyka czy nie mistrzem, tak. Tak jest, ale jeżeli uważasz, że, że mógłbyś jeszcze coś dla siebie zrobić, mówisz, że możesz się rozwijać, to czy tylko poprzez tą praktykę, czy jeszcze myślisz, że coś jeszcze być może? Nie, pomogło? praktyka da nam taką swobodę komunikowania się, natomiast nie da nam ortografii i takiej kwestii prawidłowego przyswojenia języka zgodnego z regułami gramatyki. I gdybym miał powiedzieć, co najbardziej, poza lekcjami indywidualnymi, które uważam, że naprawdę są bardzo pomocne, jedynym warunkiem jest to, co wydaje mi się bardzo często, wielu ludzi jest trudne: to jest przyłożenie się do tych lekcji i faktycznie wyciąganie z, nie, z nich maksymalnie, co można wyciągnąć. Ale jeżeli zakładamy, że faktycznie angażujemy się w to, komunikujemy się na tych lekcjach, zakładamy jakiś program i go później sami ze sobą realizujemy, to to jest jedno z lepszych narzędzi. Natomiast oczywiście mhm. jest też drugie, z którego ja nigdy osobiście nie skorzystałem, przyznaję. Mhm. To znaczy wyjazd językowy na tydzień, dwa, trzy. Im dłuższy, tym lepsze, oczywiście. Mhm. Natomiast to jest moim zdaniem również taki sposób na to, żeby w jaki sposób przyswoić w miarę szybko mhm. i w miarę sprawnie i poprawnie i dany język. Mhm. Czyli takie totalne zanurzenie w języku. Zakładamy, że wyjeżdżamy sobie, żeby właśnie doświadczyć tego totalnego za zanurzenia w języku, ale co z rozwojem słownictwa? Czy uważasz, że wtedy słownictwo przyjdzie tak naturalnie, czy jednak trzeba nad nim dodatkowo pracować? Jeżeli mówimy o takim wyjeździe, na gdzie, gdzie, którym się, na który się decydujemy. To ono de facto, znaczy zawsze jest kwestia tego, że trzeba nad słownictwem pracować. Ono nigdy nie przyjdzie samo z siebie w 100% naturalnie i samo z siebie. Natomiast w mm -hmm. sytuacji, kiedy, tak jak powiedziałeś, zanurzamy się totalnie w tym języku, czyli wyjeżdżamy na taki wyjazd, komunikujemy się tam, moim zdaniem warunkiem koniecznym jest to, żeby nie było tam e, ludzi z naszego e, otoczenia codziennego kraju, Aha. którzy komunikują się w naszym języ ojczystym języku. Bo to moim zdaniem kompletnie nam y, zaburza tą naszą percepcję komunikacji wewnętrznej, bo naturalną kwestią jest to i taką chęcią, że przełączamy się na język nasz ojczysty. Mm -hmm. Jeżeli tych, powiedzmy, y, naszych rodaków nie ma i mamy. Konieczność komunikowania się w języku angielskim, no to wtedy faktycznie to słownictwo w takiej sytuacji, przy takim dłuższym pobycie, ono też w dużej, w dużej mierze samo przychodzi. My je po prostu w pewien sposób naturalnie, chyba nawet w sposób niezauważalny przyswajamy. Tak jest, bo jest komunikacja, nazywamy pewne rzeczy, zastanawiasz się, co to jest, zapamiętujesz, używasz i to jest właśnie przetwarzane i rzeczywiście naturalnie to może przyjść. Także nad słownictwem też w niektórych przypadkach możemy pracować bezboleśnie zupełnie. Nie? Właśnie podczas takiej, jak mówisz, komunikacji. A co z gramatyką? No to jest dzielny temat. Ja mam takie wrażenie i takie przekonanie wewnętrzne, że my, Polacy, mamy dosyć duży problem z przyswojeniem gramatyki takiej poprawnej języka angielskiego i ta ilość czasów, które jest w angielskim, jest dla nas dosyć trudna. Chociaż niektórzy mówią, że polski jest znacznie, znacznie trudniejszym językiem, ale z pewnością nie dla nas. No, gramatyka to jest coś, co akurat niestety, ale trzeba ćwiczyć indywidualnie i trzeba to ćwiczyć z takim przyłożeniem się i ze, ze znajomieniem się z zasadami, kiedy poszczególne czasy i, i mhm. stosujemy. Nie jest to dla nas Polaków, mam wrażenie, zawsze oczywiste i łatwe, mhm. co efekt, efekt końcowy jest taki, że w zasadzie to używamy dwóch, trzech podstawowych czasów, mhm. a reszta jest dla nas taka troszeczkę martwa. Tak, takie są realia. A czy coś w tej nauce Ci szczególnie pomogło? Jeżeli chodzi o gramatykę lub o czasy, o których mówimy tutaj, tak. Pomogły mi lekcje indywidualne, które swego czasu miałem i które faktycznie, z których faktycznie dużo bardzo można było wyciągnąć. Natomiast przyznaję się bez bicia, można było z tego wyciągnąć znacznie więcej, gdybym się do tego przyłożył i faktycznie mm -hmm. miał czas na to, żeby usiąść i mm -hmm. ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, bo chyba w gramatyce mm -hmm. to jest najważniejsze. Tak. Zaznajomić się z zasadami, wiedzieć w teorii, kiedy, który czas powinniśmy użyć. W jakiej formie, mhm. i później po prostu zacząć to egzekwować, i zwracać na to w początkowej fazie uwagę. Czy robimy to poprawnie, czy nie, a to możemy osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez takie ćwiczenia Czyli codzienne. na początku świadomie, a potem coraz szybciej szybciej, żeby przejść już taki automatyczny rozwój. Tak, i wydaje mi się, że nastąpi, następuje ten moment, kiedy zaczynamy już to robić również automatycznie, mm -hmm. tak jak ze słownictwem niekiedy. Tak. A czy myślisz, że można zupełnie to zignorować? Bo wiele osób w tej chwili mówi, że tylko komunikacja, uczmy się słownictwa, zapomnijmy o czasach, o gramatyce, bo jest to niepotrzebne wręcz. Znaczy, oczywiście, że możemy to zignorować i pewne w takim codziennym życiu, ym, kiedy jedziemy na Bahama Yellow rodzinnie i chcemy sobie zamówić drinka na plaży, to Aha. nam nie będzie potrzebne. Natomiast w życiu biznesowym nie wyobrażam sobie stosowania takiego, powiedzmy, pierwotnego języka angielskiego mhm. w komunikacji często z ludźmi pochodzącymi bezpośrednio z Anglii czy, z, czy z, z, ze Stanów Zjednoczonych, którzy, dla których to jest ojczysty język. No i muszę przyznać, że z mojej perspektywy posługiwanie się takim naprawdę prostym językiem angielskim w takiej komunikacji biznesowej jest trochę nieprofesjonalne. Właśnie, czyli taka poprawność językowa, czyli trochę praca nad konstrukcjami powoduje, że jesteśmy bardziej pewni siebie, mamy większą świadomość językową i brzmimy profesjonalnie właśnie do co mówisz. Przede prawda? wszystkim jesteśmy lepiej spostrzegani przez drugą stronę, z którą rozmawiamy o dużych, bardzo często kontraktach, o dużych pieniądzach, o dużych tak. kwestiach, rzeczach, o tak. tym co się dzieje, co się zmienia. Często występujemy w, na większym gronie i na forum, no... No, to jest moim zdaniem, jednak mimo wszystko obligatoryjne, żeby znać te podstawy i wiedzieć, kiedy co stosujemy. Nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, w takiej sytuacji, że mówimy opcją kali mieć, kali hmm, umieć. Tak. I, nie, I też mam pełną świadomość tego i jestem o tym przekonany, że wpływa to na spo, nasze spostrzeganie przez osoby, z którymi się komunikujemy. Tak, no myślę, że ująłeś sedno sprawy tutaj. Fantastycznie. Czyli w biznesie jednak jakaś poprawność jest wymagana. Nie idziemy na żywioł. Tak, oczywiście, że tak. Chociaż też mam świadomość tego, że i, i myślę, że też e, tak zwani NATIVi mają świadomość tego, że, że no, ludziom z zewnątrz, z innych krajów posługujących się innym językiem, dla których to nie jest ojczysty język, jest trudno czy nieraz zachować taką stuprocentową poprawność. I chyba nie spotykałem się z sytuacją taką, gdzie odczułbym jakiś dyskomfort w rozmowie, że mimo wszystko mam jakieś niedociągnięcia. Tak. To jest raczej już takie tak szeroko zauważalne, że ten język jest komunikowany i używany w, w sytuacjach biznesowych przez wiele, wiele narodowości, że jest takie duże, mam wrażenie, przyzwolenie z drugiej strony, że okej, okay, oczywiście nie wszyscy muszą znać. Język angielski, angielski perfekt. Tak. Ja mam wrażenie, że słyszę o takich dwóch skrajnościach. Z jednej strony właśnie odchodzimy od gramatyki, uczmy się mówić, uczmy się komunikować. Z drugiej strony skupienie maksymalne na akcencie. Co o tym myślisz? Czy trzeba pracować nad wspaniałym? Akcentem, jakolwiek go tutaj możemy zdefiniować. Naj, naj, najpierw chciałem powiedzieć, że jestem zdziwiony, że jest takie, taka moda na odchodzenie od gramatyki, bo zupełnie się z tym nie zgadzam. Ja tego nie zauważyłem, ale, ale nie, nie, nie jestem w tym na co dzień. Natomiast zupełnie się z tym nie zgadzam. No to jest trochę tak, jakbyśmy stwierdzili, że znamy tabliczkę mnożenia, ale tylko do pięciu, a nie do dziesięciu, i z tym też jest dobrze, albo powiedzieli, że w ogóle nie musimy się uczyć, bo mamy kalkulator zawsze ze sobą, prawda? C, więc z tym się nie zgadzam. Natomiast. Odpowiadając na, na, na pytanie. E... Akcent. Akcent, ach, właśnie. Sorry, <laughs> przepraszam. E, akcent. E, nie, to jest akurat z mojej. Uważam, że moje osobiste zdanie jest takie: nie, to nie jest, nie jest konieczne. To znaczy, ciężko jest nam. Na przykład Polakom czy Słowianom generalnie z, mieć inny akcent niż mamy, jak się rozmawia, komunikuje, nawet nie wiedząc, jaki człowiek jest narodowości, to mhm. mniej więcej można poznać, czy to Jasne. jest Polak, czy to jest, jest Słowak, czy Czech. To, to mniej więcej się, się poznaje bardzo szybko. Poza tym ja uważam akurat, że kwestia akcentu jest troszeczkę kwestią wrodzoną. Mhm. Jedni ludzie. Mimo, że mają podstawowe słownictwo, mają bardzo dobry akcent i trudno jest rozgryźć ich narodowość, Aha. a inni mimo, że mają bardzo do, szerokie słownictwo, nawet gramatykę bardzo dobrze opanowaną. mimo wszystko mówiąc na przykład z takim twardym akcentem, jak, jest, tak. jak mówią Polacy. Tak, tak, ale to jest kwestie właśnie umiejętności, tak jak mówisz, wypowiadania słów, tworzenia dźwięków. Z jednej strony nie jesteśmy pewnych rzeczy w stanie przeskoczyć. Z drugiej strony często po prostu nie wiemy, jak je wymówić, jak ułożyć. Nasze usta, żeby to brzmiało. W, no tutaj mówimy o języku angielskim, więc po angielsku, bo jednak w języku angielskim jest więcej dźwięków i po prostu nie zawsze wiemy albo nie zawsze skupiamy, jakie należy wymówić. Osoby, które tak jak mówisz, mają takie zdolności, są w stanie je szybko skopiować ze słuchu i potem wyartykułować je odpowiednio. A ci, którzy tego nie posiadają, nie posiadają takich umiejętności, to muszą się nauczyć z mniejszym lub większym sukcesem tutaj. Chciałam teraz jeszcze ciebie zapytać, posługujesz się językiem w pracy, na świecie, podróżujesz, rozmawiasz z dużymi firmami, z głównymi graczami na rynkach światowych. A jaka jest twoja historia? Jak do tego doszedłeś? Czy uczyłeś się w szkole, czy na studiach, czy może gdzieś w jakimś innym kraju? Skąd posiadłeś takie umiejętności? O, oj, początki były bardzo trudne, muszę powiedzieć, bo ja nie jestem osobą, która przyswaja bardzo łatwo języki. I, i, I jeszcze uczyłem się w czasach, kiedy mieliśmy język rosyjski w szkole podstawowej. Nic nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie Ale nie, nie tęsknię za tym językiem jakoś. Nie, nigdy nie, nie, nie potrafiłem go przyswoić. Mhm. I nie był mi bliski. Później też w szkole średniej zacząłem się uczyć angielskiego z językiem francuskim. Miałem takie dwujęzyczną klasę i bardziej oczywiście byłoby blisko do języka angielskiego, aczkolwiek to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że był to bardziej jednak mimo wszystko już wtedy mm -hmm. popularny język i taki język przyszłości już było wiadomo, że to będzie język, który będzie bardzo często używany. Uczciwie mówiąc, poziom, do którego doszedłem teraz, on cały czas jest na, jakby przeze mnie jeszcze cały czas podnoszony i staram się mówić jeszcze lepiej i praktykować ten angielski w jeszcze większym stopniu. Natomiast Troszeczkę muszę powiedzieć, to jest trochę samouk, to znaczy to jest właśnie osłuchanie się, to jest właśnie używanie, to jest właśnie gdzieś próby codziennego używania w takich sytuacjach, w których nie zawsze muszę, ale chcę. Mm -hmm. I zawsze próbowałem w sytuacji, kiedy mogłem to zrobić, używać angielskiego, nawet jeżeli to było dla mnie trudne tak. i nawet jeżeli była możliwość porozumienia się z językiem polskim. No i oczywiście tak jak mówiłem wcześniej, lekcje indywidualne, gdzieś jakieś książki, słownictwo, które się przyswaja w międzyczasie, to bardziej ten kierunek. Mm -hmm. Natomiast powiem szczerze i powtórzę, to powiedziałem to wcześniej i teraz powiem to również. Poza oczywiście tym, tą gramatyką, którą uważam, że trzeba jednak posiadać, że to nie jest kwestia nieważna. Mm -hmm. Poza tym taką poprawnością mówienia, która jest również istotna, to moim zdaniem to jest obcowanie na co dzień z językiem. Praktyka, praktyka, mm -hmm. praktyka. I, I powoduje to w taki naturalny sposób na przejść poznanie języka, pewnych naleciałości, zależności, i wierzę. W, po wielu latach wierzę w to, że są ludzie, którzy potrafią nawet bardzo dobrze mówić, z zachowaniem odpowiedniej gramatyki, pod kątem zachowania czasów i tak dalej. Nie wiedząc dlaczego to robią. Tak. I to są ludzie, którzy często wyjeżdżają za granicę i po prostu używają na co dzień tego języka. Tak. Ale jeżeli się ich zapyta, dlaczego taki, a nie inny czas, nie mają zielonego pojęcia, jaka jest zasada. Tak, zgadza się. A jeszcze takie pytanie mam, jeżeli chodzi o lektora. Lektor polski, czy tak zwany native speaker, bo wiele osób się opiera przy jednej lub drugiej opcji. Też jest to często kwestia dyskusyjna. Czy tutaj masz jakieś zdanie na ten temat? A, gdybym miał powiedzieć, Moje odczucie jakiś czas temu powiedziałbym, Native. Tak. W związku z tym, co też komunikowałem wcześniej, to stwarza, nie stwarza takiej pokusy komunikowania się na lekcjach angielskiego po języku, pols w języku polskim i wymusza na, na osobie, która się uczy komunikacji w języku angielskim i jakby naprawdę takiego napięcia się na to, żeby żeby poznać, żeby przejść przez ten, tą lekcję i żeby zrozumieć. Mhm. Ale miałem doświadczenie z lektorem e, Polakiem, czy Polką w zasadzie, mm -hmm, tak. e, które dały mi bardzo dużo i które bardzo, bardzo sobie cenię. I w, e, muszę powiedzieć, że, że teraz nie, mam, nie jestem tak jednoznacznie zdefiniowany, że to powinien być native. Mm -hmm. Natomiast bardzo dużo zależy od lektora. Jeżeli mm -hmm. lektor wymusza na uczniu, z którym, który uczniu czy uczniach używanie angielskiego i naprawdę tylko w skrajnych i takich ostatecznych sytuacjach pozwala na używanie polskiego. Wtedy mhm. uważam, że polak uczący angielskiego z dobrą znajomością, oczywiście nauczyciel, który ma bardzo dobrą znajomość tego angielskiego, nie tylko w, poprzez nauczanie się na studiach, ale również poprzez jakby takie praktyczne używanie tego, to chyba jest również bardzo ciekawa opcja I nie wiem, czy nawet nie ciekawsza niż native. Tak jak mówiłam, no, kiedyś myślałam, że native, teraz chyba już nie jestem mm -hmm. tego taki pewien. Mm -hmm. świetnie. Um, mam jeszcze teraz takie pytanie. Wiele osób nas słucha, czy... Miałbyś jakieś rady dla osób, które chcą wyjść z, z umiejętnością, chciałby się rozwijać, chcą się uczyć, chcą się posługiwać, ale boją się. Takich osób jest masę. Co mogą zrobić? To już w międzyczasie na pewno nam się to przewinęło, żeby używały, używały, ale jeżeli nie mają z kim używać, bo siedzą tutaj, chodzą do pracy, ale chcą się uczyć, to co? To co mają zrobić? Tak, no, muszę powiedzieć, że masz rację, że największym chyba problemem e, na bardzo dużą skalę jest to, że ludzie się wstydzą używać języka mm. i mając świadomość swojej niedoskonałości bardzo mocno e, się krępują i, i uciekają od, od tego, żeby używać. Z, więc e, też uczciwie mówię, też miałem kiedyś być może taki problem w pewnym momencie. On dosyć szybko go stłamsiłem, taką wstydliwość. Natomiast. Co mogę polecić? Mimo wszystko na początku lekcje indywidualne, mimo wszystko jakieś kursy, które są również e-learningowe, mm -hmm. które pozwalają zachować podstawy, zachować podstawy, poznać te podstawy, które pozwalają wam w takim ograniczonym oczywiście wyjściem na zewnątrz liznąć gdzieś te, te, te pierwsze rzeczy i, i tak. myślę, że zyskać też taką pewność siebie, mm -hmm. która później bardzo mocno procentuje. Ale gdybym miał powiedzieć, co ci ludzie powinni zrobić, żeby. Się doszkolić, wzmocnić w języku, przełamać tą swoją wstydliwość i niepewność, powiedzieć i co z tego, tak. że nie idealnie, i co z tego, że, że mam dużo do poprawy, i co z tego, że mówię niepoprawnie, po prostu zacząć się komunikować i, i przełamać się i to jest chyba najważniejsze. I mam doświadczenie takie też osobiste że mam akurat syna, który, który jest mega otwarty na takie rzeczy i, mhm. i od, sam, od małego jakkolwiek, gdziekolwiek byliśmy zawsze, ilekroć byliśmy w restauracji, czy gdziekolwiek byliśmy na wakacjach, to sam siebie po prostu prosił, że on pójdzie i, i zacznie się komunikować i dopyta i domówi i, i się zorientuje i to naprawdę procentuje i widać, widać to teraz, że on mhm. wychodząc naprzeciw, nie mając tej wstydliwości, tych oporów przed komunikacją, naprawdę bardzo dużo zyskuje w tym. Także jeszcze raz, nie, nie wstydzić się, nie krępować, nie blokować, po prostu zacząć coraz szczęście, a ten... Ta, ta... Ten improvement przyjdzie sam z Aha, siebie. Pięknie. Czyli tak naprawdę, jeżeli coś mówimy do osoby, które, z którą chcemy się komunikować, to tak naprawdę, jeżeli ta osoba nie rozumie, to będziemy widzieć po jej że nie rozumie, musimy coś dopowiedzieć, często zada nam pytania i w ten sposób też się rozwijamy i uczymy się, prawda? To prawda i, i trzeba sobie powiedzieć otwarcie, 99% osób, którymi się komunikujemy a, i nawet jeżeli robimy to niepoprawnie i nawet jeżeli te osoby nie do końca Wychwyciło o co nam chodzi, mm -hmm. zazwyczaj są na tyle otwarte, że, mm -hmm. że w sposób taki niezauważalny i bardzo przyjemny próbują nas naprowadzić i dowiedzieć tak. się więcej, jaka jest nasza potrzeba. I zazwyczaj takie są moje spostrzeżenia z taki, w takich sytuacjach, więc nie, nie widziałem sytuacji, że ktoś się śmieje, że ktoś nie potrafił coś komunikować, że ktoś robi jakieś nieprzyjemności w związku z tym. No mm -hmm. nie, raczej tego już nie ma i raczej bym się tutaj tego nie obawiał. Tak. Nawet myślę, że tutaj możemy powiedzieć, jeżeli czegoś nie rozumiemy, jakiegoś przekazu, to nie wstydźmy się powiedzieć, że nie rozumiem. Powiedz jeszcze raz i wtedy ta druga osoba musi się gimnastykować, tak to sformułować, żebyśmy to zrozumieli. Często, gęsto. Oj, zdecydowanie. To jest taki zwrot, który bardzo pomaga nieraz też w sytuacjach biznesowych, muszę tak. powiedzieć. Tak, tak, tak. Nie wstydźmy się tego. Nie rozumiem. Mam jeszcze pytanie takie dla naszej ciekawości, bo kogo jak kogole ciebie pozwolę sobie zapytać, czy ten angielski rzeczywiście jest językiem przyszłości? Podróżujesz po krajach, które dynamicznie się rozwijają, które oferują nam właśnie najnowsze technologie, czyli czy angielski, czy coś jeszcze innego? Nie odkryję chyba nic nowego, to można myślę, że większość z słuchaczy to wie, że językiem przyszłości nie jest język angielski. Oj, oj. Językiem przyszłości jest język hiszpański, jest język chiński i dopiero gdzieś język angielski na pozycji numer 3, albo nawet cztery. Tak. Co nie zmienia faktu, że zanim to nastąpi, to ten język angielski, jednak mimo wszystko jest potrzebny. Sam uczciwie mówię, namawiam mojego syna na naukę, ponieważ angielski ma na co dzień, gdzieś się uczy non-stop. Namawiam na drugi język, język hiszpański, bo mm -hmm. de facto wszyscy, wszystkie badania, wszystkie definicje pokazują, że to będzie naprawdę potrzebny język tak. w przysz najbliższej przyszłości. Natomiast nie wyeliminuje to angielskiego z naszego życia codziennego. Myślę, że to jest tak międzynarodowy język, już tak bardzo mocno um, obeznany i skomunikowany wszędzie. I w naszej świadomości, podświadomości, że, że nie, to, to będzie język non stop potrzebny. Tak. Na koniec, czy jakieś miałbyś dla nas uwagi, wskazówki, jeszcze rady, którym mógłbyś się podzielić? Większość z nich chyba już przekazałem w trakcie naszej tak. komunikacji i konwersacji tutaj po prostu uczyć się poprzez obycie, poprzez komunikowanie, poprzez Brak wstydliwości poprzez zapoznawanie się z zasadami, które są w różnych sytuacjach, nie tylko na lekcjach, ale również w takim codziennym życiu, przy codziennym robieniu czegokolwiek. Jeżeli ktoś ma na tyle możliwości, żeby nawet komunikować się w domu, przestawiać się po mm -hmm. prostu na użytkowanie bawić się, języka, tym. bawić się tym oczywiście, to jak najbardziej tak i, i do tego zachęcam, bo to jest w każdej sytuacji przydatne. Świetnie. Irek, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę Ci sukcesów w rozwoju Twoim osobistym i językowym. Dziękuję bardzo również. Wszystkiego dobrego. To był Irak. Irak potwierdził, że z językiem cały czas trzeba pracować. Najlepiej jest po prostu korzystać z języka na co dzień, kiedy nie masz wyjścia, lecz musisz przestawić się na język angielski. Pamiętajcie też, żeby stawiać sobie proste. I możliwe do realizacji cele i je realizujcie. Czyli na przykład przerobię sobie dzisiaj jeden rozdział książki, jutro go powtórzę i nauczę się słownictwa. Dla Was będzie to już bardzo, bardzo duży, ważny etap. Również w moim poradniku, jak samodzielnie nauczyć się języka angielskiego, proponuję Wam prosty sposób na zaplanowanie sobie nauki. Zobaczycie, że szybko zaczniecie robić postępy. Pamiętajcie też o tym, już co mówiliśmy w poprzednich naszych spotkaniach, żeby słów nie uczyć się pojedynczo, ale starajcie się odkrywać je w zdania, uczyć się w kontekstach. Zapisujcie też całe zdania. Również u mnie na blogu znajdziecie artykuł poświęcony nauce słownictwa. No i z gramatyką. Też tak jest, że trzeba ją ćwiczyć. Dotychczas nie rozmawialiśmy o tym aspekcie nauki, ale Właśnie powoli już do tego przechodzimy. I potwierdził to też nasz dzisiejszy rozmówca, że jednak ta gramatyka jest bardzo, bardzo ważna, szczególnie właśnie w takich rozmowach biznes biznesowych. No i ta gramatyka właśnie, żeby być postrzeganym jako osoba profesjonalna, jako osoba, która jest godna zaufania, musi również posługiwać się poprawną gramatyką. Teraz będziemy powoli przechodzić już w naszych spotkaniach do problemów poświęconych gramatyce, po to właśnie, żebyśmy mogli rozwijać się w języku i żebyśmy byli postrzegani jako profesjonaliści, żebyśmy się nie bali mówić. I to, co powiedział też Irek: przede wszystkim próbuj mówić w każdej możliwej sytuacji. To co? Teraz bierzemy się za gramatykę. Do usłyszenia i zapraszam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam. Monika Podbielska.